Andrzej, kiedy byłem u Ciebie z pierwszą wizytą, tak, pokazałeś mi swoją fantastyczną kolekcję sagowców. Roślin, które mnie osobiście zawsze urzekały z tego powodu, że mają kilka fotograficznych cech. Są wyjątkowo geometryczne, pięknie uporządkowane formalnie, wyjątkowe kształty, powtarzalność form, która jest niebywała w naturze, jak właśnie w przypadku sagowców. I mam do Ciebie prośbę, ponieważ nie wiem, czy sam będę miał czas, aby uprawiać je u siebie w ogrodzie, czy w domu raczej. W domu. Ale powiedz mi, no, takie trzy proste rady, które poleciłbyś każdemu, kto przechodzi obok kwiaciarni, widzi na wystawie pięknego sagowca i mówi sobie, chcę go mieć, aby stał u mnie na parapecie. Sagowce rzeczywiście wyglądają jak na rośliny zaprojektowane na komputerze przez zdolnego grafika. Naszym najczęściej spotykanym sagowcą jest cykas revoluta. Właściwie jest to roślina, z którą wszyscy uosabiają sagowce. Często właśnie widząc je gdzieś u kogoś, chcemy je mieć, kupujemy, wyglądają wspaniale. Po jakimś czasie jednak wychodzą długie liście, które je deformują, dwu, trzykrotnie większe, zupełnie jakieś potworki. I co należy zrobić, żeby tego uniknąć? To, o co pytałeś. Przede wszystkim sagowce mają określony rytm życia. One nie wypuszczają liści na okrągło, tylko wypuszczają je raz, dwa razy do roku. Dzięki skrobi, która jest zawarta w kłodzinie. I co takiego należy zrobić? Przede wszystkim zapewnić im trochę większą doniczkę, to po pierwsze. Większą niż ta, w której rosły. W miarę żyzne podłoże, przepuszczalne, w którym będziemy mogli je dosyć obficie podlewać w czasie lata. Następnie właśnie podlewanie. To nie są kaktusy. Nie traktujemy ich jako roślin wybitnie sucholubnych. Są to rośliny, które znoszą długie okresy suszy, jednakże nie są to rośliny wybitnie sucholubne. A po trzecie, właśnie żeby zapewnić ten cykl życia odpowiedni, należy je zimą trzymać w chłodnych pomieszczeniach. Nie dopuszczać do tego, żeby one właśnie jesienią poczuły ciepło, poczuły światło, które często poziomo pada wówczas na nasze okna, gdyż wówczas pobudza je to do wzrostu, rośliny rosną nie tak jak trzeba, wybujałe, także zimą do chłodnego pomieszczenia. Ciekawa informacja. Mówiłeś o skrobie, przyszła mi na myśl taka historia z ziemniaczkiem. Czy to trochę taki ekskluzywny ziemniaczek, ten sagowiec? Tak, Też lekko przesadza? Nie, nie przesadzasz. Sagowce mogą mieć pnie, czy też niwy pnie, kłodziny wielkości naszych drzew. Najczęściej jednak widzimy je w postaci takiego słupa, czy też bulwy, ananasa. Zależy to wszystko od wieku, od tego, czy mają 10 lat, czy mają 300 lat. Jest to skrobia, którą one skrupulatnie, powoli, w ciągu roku akumulują, gromadzą, rozrastają się w środku. I ta skrobia pozwala im w pewnym momencie, przy sprzyjających warunkach, wypuścić nagle, od razu 30, 40, 50 czasami liści, które wyrastają w ciągu 3 tygodni, zaledwie 3 tygodni. Jest to taka strategia sagowców na przetrwanie. Długo zbierać pokarm i pewnego dnia wystrzelić pióropuszem liści, który pozwoli być może przetrwać kolejne 2-3 lata. O ile wiem, to ta strategia przetrwania liczy sobie jakieś 300 milionów lat. Dobrze myślę? Tak, sagowce miały taki swój okres gwałtownego rozwoju 250-60 milionów lat temu, czyli jak wiesz, nas wtedy jeszcze nie było. Nie pamiętam, dziadka. Nie pamiętasz, ja również. Natomiast w Polsce w węglu możemy znaleźć skamieliny, możemy znaleźć ślady sagowców, co świadczy o tym, że one tutaj, ale również zapewne w innym miejscu na naszym globie, ale również i w Polsce kiedyś rosły. No i temat się rozwija i chyba jest na dłuższą historię i kolejny film. Teraz zainspirowany idę pokazać Wam trochę sagowców z kolekcji Andrzeja. Mam nadzieję, że Was to zainspiruje do zakładania własnych kolekcji. Oglądaj, proszę. A Andrzej, mam nadzieję, będzie mógł Wam w tym jakoś pomóc.